Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj nagrywamy FIFA 17 demo, ale w wersji na peceta. Więc tutaj sobie zagramy szybki mecz jeden i oraz droga do sławy. No to co, sprawdzamy to, nie? To jest na silniku Frostbite, czyli to jest na takim silniku jak Battlefield 4, czy Medal of Honor, chyba tak pamiętam. Czy także inne gry, które już wychodziły z EA. No dobra, no to zobaczymy. Dam wam porównanie. Z jednej strony jest tak, że następny odcinek będzie też test FIFA 17, ale już z PS4. To już będziecie to już dla was będzie po prostu taka, żebyście sobie mogli porównać na PC-cie i oraz na PS4. No dobra, wybieramy skład, zamykam oczy. Hop. FC Bayern przeciwko Olympique Lyon. Dobra. Jedna nowość tutaj widzicie. Zmiany strojów mamy. Właśnie na takie. Fajnie to jest nawet pokazane, że te zmiany strojów jest super. Dobra, to zagramy z takimi. Mamy składy Bayernu i Olympique Lyon. Mamy zarządzanie zespołem, ustawienie kontrolera i wybór stron. Ja nic nie będę zmieniał, bo jak chcę jak najszybciej to po prostu nagrać. Mamy jak zwykle te pierwsze dobra, mamy coś takiego jak Broniona. Dobra, żeby to nie przedłużać. Jak zwykle. Hi everybody, Martin Tyler here along with Alan Smith welcoming you to this big game today. Zagramy się z komentatorami. I widzimy składy. Nie będę wam tego pokazywał, bo to tam jest standardowe. No to gramy. Widzę, że poprawili trochę. Jest graficznie trochę lepiej, no ale to Frostbite, tak? Mamy Frostbite'a tutaj. Zobaczymy z podaniami jak to będzie wychodzić. Widzę, że z podaniami też idzie dobrze. Jako tako. Bramkarze, zobaczymy jak bramkarze tutaj się zachowują. Czy będą puszczać szmatki zaproszeniem, czy będą po prostu bronić, bo jak wiemy udręka to jest właśnie bronienie trochę. Lubię zmieniać po prostu. Widzę, że podania idą fajnie, naprawdę można się pobawić troszeczkę. Douglas Costa, good position. They've worked this attack very well into a quite a dangerous position now. Thiago, ile zrąbał. Było blisko. Nie wiem jak on to zniszczył. No. Thiago. Frank Ribery. Widzimy podania w miarę idą dobrze. Podania fajnie. Rozegrać to. Nawet w miarę fajnie chodzi ta gra. Na tym silniku. Ale też sprzęt trochę mam też dobry.
Nie oszukujmy się. Ale próbuj. Dla mnie zobaczymy, co nam tu wyjdzie z tą grą. Może się uda jakieś nowinki ustalić. To jak? Jeszcze nie, no to na kolejnym filmiku. Tak jak każdy FIFA mamy też takie podpowiedzi. Zobaczymy strzały z daleka, jak mi się uda. Nie udało się, za długo. Is a cheap piece of play to give the ball away like that. Thomas Müller, he has such an appetite for the game because he'll chase down anything, anywhere. He pops up in the most unusual positions, doesn't he? Comes out with a punch to clear the danger. Bramkarz, widzę, że wychodzą bramkarze. Chyba dobrze. Jak dla mnie. Jakiś programer nie jest ten Pipe, to od razu powiem. Mi zabrał piłkę. Od razu chciałem uprzedzić. I będzie rzut rożny? Chciałbym wam pokazać, co i jak to wygląda chyba. Też jestem ciekaw. Thiago. Frank Ribery. Good forward play from them. Trying to thread it through here. Thiago. Goes for it with a fist. Wybił. I koniec pierwszej połowy. Może strzela jakąś bramkę, może i nie. Dalej. Lecimy. Okej. Okay. Może tu się uda. Zabrał mi piłkę. Typified the competitive nature of this game, that tackle. It's only a throw-in. Probing away. Trying to find room for a shot, maybe. Jerome Boateng. Now, Javi Alonso. Now they've got a chance in this part of the pitch. Aye. Indeed, but the move is down. Się. Postaram się dzisiaj wrzucić ten filmik. Mi się uda. Moving forward. With some danger to the opposition, now they're here. Dobra. They passed their way up into a good position here. And they've just lost the concentration, lost the ball as well. And they've got to work hard to try and get it back. Javi Alonso. You see so often the impact of substitutes. Teraz. We're going to see a substitution here. Goal kick now. Here we're going to have zmiany. A substitution. And it seems as though it's... Jest taka nowinka, że są pokazani trenerzy. To też jest coś nowego. I Pipie. And it's been an hour of very good football here. We've still got 30 more minutes to go and keeper can collect this one. It takes a nick off the player, out for a throw. Jerome Boateng, Philip Lahm, building steadily here, keeping the ball. Można z piłki pierwszej zagrać. Nicely worked until that point. Nic nie oddałem. Now they've got to try and regain possession. Onto the attack now. Mogę strzału. Now, Javi Alonso. Trzeba strzelić. Okej, okay. Mamy okazję. Tomasz Müller. I gol, jeden.
Jest szalona brameczka, jest fajnie. Jest 1-0. Ja sobie teraz zmiany porobię. Jakieś. Wrzucimy sobie Vidala. Kumana. Tego. Alonso. Dobra. Znów. My trzy zmiany sobie robimy. Teraz jest 1-0. A nie. I uderz z daleka. No, poszło w środek. O, i teraz będzie rzut rożny. Zobaczymy, co się zmieni. Środek poszło, nie wiem dlaczego. Bo bramkarz nie łapał. I właśnie, rzuty rożne. Celowanie siłą. Mamy taki znacznik, ale to można wyłączyć. Widzicie? No mamy taki znacznik. Ale ja to wyłączam. To są takie ułatwienia, ale to... dla mnie nie powinno być coś takiego. Coś takiego nie powinno być w ogóle. Bo to jest coś takiego podobnego jak w PS-ie, a to już mi się nie podoba. Może mi się uda dorwać gdzieś PS-a demo. On też wam pokazał. Nie wiem gdzie jest, może na konsoli będzie. Mamy Paul. Nie ma bramki, dzięki Bogu. Ale z rąbek. A zostawił piłkę. Trzeba się bronić. To 90 minuta. Pamiętam, że kiedyś zawsze to było. W 90 minucie. Dobra, koniec. Mamy na takie zasadzie. Mamy też powtóreczki takie najciekawsze z meczów. I mamy coś takiego, że obrona strzału. Właśnie. Powtórka. Mam statystykę. Tu jest pudło. Także mamy tu bramkę. Dobra. Wychodzimy dalej. Idziemy. Okay. Tu właśnie mamy takie funkcje rozgrywki, czyli nowe techniki ofensywne, przebudowanie stałych fragmentów, takie duperele. Funkcje rozgrywki, przebudowanie starć fizycznych, system aktywnej inteligencji. I mamy także FIFA Ultimate Team, która będzie tak samo. To będą wyzwania budowania składu, mistrzostwa FUT. To nie wiem, czy to jest coś nowego. I droga do sławy. Tak, to jest coś nowego. Jest bardzo coś nowego. Czyli mamy coś takiego jak droga do sławy. I teraz sobie to zagramy.
Did they spell your name right, my petit? I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Dobra. Zrobimy tak. Bad one for me, mate. Good luck. Time to make my mark. Ja widziałem taki tryb w tym. Pamiętajcie, kiedyś w boksie, w Fight Night'cie chyba była kariera taka. A także NBA 2K16, to co widziałem. Nie wiem, 2K15, nie wiem czy było coś takiego, ale 2K16 było. Taki właśnie historia po prostu gry, nie? Dobra, zagram całym zespołem. Idziemy dalej. Hi there everybody, Martin Tyler with you, Alan Smith alongside me. We're at the home of Chelsea today, Stamford Bridge. Can't wait for this one, it's a full house and two excellent teams on view. Yet again, Manchester United with this great tradition going back to the Busby Babes in the 1950s. They love young players. They've got Gareth Walker getting a Premier League start and Alex Hunter on the bench. Yeah, two excited players, and Gareth in particular is somebody that the fans have taken to here. Czyli to jest historia po prostu tego gracza, nie? Walkera. Nie wiem ile będzie trwało taka historia, nie wiem, 4 godziny może trwać, może 2 godziny trwać, może 3 godziny. Taka historia, no może 5 godzin. Zależy jak to EA zrobiło, nie? Ale to jest właśnie taka przesmak, taki tryb po prostu nowy, nie? Widzicie, mamy Jose Mourinho. Manchester United are going to make a change with 20 minutes to go. Hunter or Mill. And it's Alex Hunter who's warming up. This will be his debut. Well, a bold move from the Manchester United coaching staff here. It's not the friendliest of environments in which to make your first appearance. Yeah, he's just going to have to deal with it. He needs a good big match temperament here. Welcome to the Premier League, son. Gaff wants you to get after that back four. Centre halves are fading. Use your pace and get in behind him, all right? You ready, lad? Dobra. It's a little bit mad this, isn't it? Make your first touch a good one. Go and enjoy yourself. Trust me, you'll be fine. Widzicie, mamy coś takiego jak... mamy premię, tak? I tu mamy dodatkowe chyba punkty, będziemy mieli coś w tym rodzaju.
Okej. Ja sobie to wyłączę. Building steadily here, keeping possession. Able to make a good interception. And this is going to be a throw. My trenera, on tej drużyny. Now Mkhitaryan, Michael Carrick. Attack building for Manchester United. Hunter! And the goalkeeper Była okazja. And he's booted it away. And the danger is eased on his goal. Luke Shaw. And here's the cross. Wayne Rooney. Always had goals in his game, Wayne Rooney. Mamy brameczkę. Starting position in the team is, and he's delivered again. Ładnie to weszło. Terrific goal. Well, he's got a track record of that. On his left side, he's so dangerous. Well, full marks for the way he lost his marker there. Good movement in the box. Shot for Chelsea. They trail. And that's a cross the field to try and switch the play. Ah, zgubił piłkę. Can Chelsea find a way out of this in the little time that remains? Well, they haven't played too well today, but there's still chance to redeem themselves in the final few moments. Looking for an opening with some good control build up. Rooney zrąbał. 10 minutes left of regular time. Nemanja Matic. No, zmieni się, nie chciał się zmienić. Mam trochę zajechany ten pad, a gram na normalnym Xboxie 360. I... Dobra, wyjdzie. O, nie wyszło. Paul? Tak jest, Paul. Dobrze. Got 8 more minutes of the 90. Morgan Schneiderlin. It's an exhibition here with such great passing. Aj, chance, piłką się zabrać, ale niestety. Now Anthony Martial. Michael Carrick. Aj, Carrick z rąbą. Ivanovic. Now Willian. Great game, and there's still a chance for an equalizer here. Free kick for Manchester United. Mamy free kick. Kto będzie strzelał? I właśnie to jest to. O, właśnie, jest coś takiego. Zobaczymy, jak to strzały będą. And they're trying to do it, I think, by running down the clock whenever possible. Ta kamera... Trochę mi ta kamera nie pasuje, tu wam powiem. Już mi się nie podoba to. W ogóle... Nie podoba mi się to w ogóle. Tak naprawdę powiem. Here comes the cross. Well, the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle. The defender got there first, though. Got the chance to talk to Jim Hunter before the game today. Great player, of course, and now very much in the supporting role as a family member. Yeah, he'll be as proud as punch, won't he? As will all Alex's family, who I think are up in that stand. Premier League debut. Biegnij. Here comes Wayne Rooney, momentum with it. It could be a chance. Nie, no i widzicie, i znowu nie poprawili tego, że z bliska. Że strzał poszedł po prostu jak kamień, piłka poszła jak kamień. Keeps it going
Z daleka jak kurde uderzysz lekko, leciutko, leci ta piłka jak szalona. Excellent play to attack at this late stage. They haven't given up yet. Diego Costa. Well, he's had a go. Well, you don't buy a ticket, as they say. And fair play to him for having a crack. Alex Hunter. It's good movement. They're getting forward here, Manchester United. He's going to try it. Oh. This is a chance for an extra goal from this corner. In the final minutes of the game. Alan, your view. I znowu mi się to nie podoba. He's tried that from long range. It is about making decisions in key areas of the game. That wasn't a very good decision to shoot from there. Well, collective groans right around this stadium and some looks of disgust from teammates. Michael Carrick, attack building for Manchester United. This might be it. You go. Alex Hunter scores. And what a day for these two great friends. Na raty, ale poszło. Well, what a day for this pair. First Gareth Walker scores. And now Alex Hunter on their debuts at Stamford Bridge, no less. It's another late goal to emphasize. Jest 3-1. Yeah, and it's been that type of match. I think everybody out there, the strikers particularly, want to increase the goal tallies, and they've done it. Nemanja Matic. Cut out by the defender. Defender to it first. Now Anthony Martial. Well, they're in a good position here. Oj, 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 oj. Prawie. Koniec mecza. No i trenerzy się żegnają. Well, instant favorites with the away fans here. Two bright young things that I think are going to feature heavily in this team during the course of this season. Występ, mamy właśnie coś takiego, wyniki. I nam prowadzenie. No nie udało się nam. No ale dwa plusy są do przodu, tak? Mamy powtórkę. Dobra. Żeby było to trochę dalej. I mamy coś takie statystyki. Ocenę. Więc jest ok. No dobra. Alex. A dream debut for you. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? Yeah, yeah, amazing. Mamy tutaj statystyki menedżera do góry, że dobrze dajemy po prostu. This is an amazing club with loads of squad depth. They put me in a position to finish out there, so all credit to the lads. Yeah, I just feel really grateful to be here. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate, Gareth Walker. It was a special moment for sure. I won't be forgetting it in a hurry. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Well, team played well together as a unit. Izbatek mamy, izba kibiców, teraz menadżer do góry poszedł. It's good to have gone all three. Thank you, Alex. Thank you. Widzicie, to jest takie coś. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He
had a wide choice of clubs to sign for, today his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Wow! Check this place out! Just don't get too carried away. It can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out there. Oh, we might as well pack this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. To the Premier League. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible! Hunter! My name is Alex Hunter. You don't know me, but believe me, you soon will. No okej, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało ten odcineczek, czyli test FIFA 17 demo na peceta. A ja się będę z Wami żegnał. Miłego oglądania kolejnych filmików moich. Pa, pa!